Pani, zatrzymajcie się na kilka minut, bo te słowa, które teraz usłyszycie, mogą kompletnie zmienić swoje życie. Nazywam się Michał Korgol. Przez ponad 30 lat wydawało mi się, że albo Boga nie ma, albo kompletnie się On nie interesuje moim życiem. Wydawało mi się, że jeśli jest w ogóle, to jest gdzieś w chmurach, ale kompletnie nie ma nic wspólnego z moim życiem tutaj. Od początku, kiedy wzrastałem, słyszałem od wszystkich ludzi: musisz być silny, musisz to, musisz tamto. No i bardzo się starałem. Byłem prymusem. Skończyłem z najwyższą średnią szkołę podstawową. Później z najwyższą średnią skończyłem liceum. Później przyjechałem do Warszawy i rozpocząłem studia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa i Administracji. Wiecie, skończyłem te studia z wyróżnieniem. I dalej szedłem. Szedłem w tym klimacie, co oferował mi ten świat. Zacząłem budować dużą firmę. Byłem współwłaścicielem 200-osobowej kancelarii prawniczej. Ludzie z zewnątrz patrzyli na mnie i mówili: Michał, jesteś uosobieniem sukcesu. Zbudowałeś piękny dom, masz rodzinę, masz nowe samochody. Wyjeżdżasz kilka razy w roku na zagraniczne wakacje. Wow, masz pozycję, masz to, o co chodzi. Wiecie, ja w tym samym czasie byłem mistrzem świata. Mistrzem świata w zakładaniu maski. Udawałem przed każdym człowiekiem. Udawałem przed moją żoną. Udawałem przed rodziną. Udawałem przed znajomymi, przed przyjaciółmi. Udawałem przed ludźmi w pracy. Udawałem kogoś silnego. Wydawało mi się, że tylko w ten sposób, jeśli sprostam temu, to osiągnę sukces. Bardzo zależało mi, żeby ktoś do mnie podszedł dalej, poklepał mnie po plecach, powiedział: wow, Michał, jesteś świetny, to o to chodzi. I właśnie w tym momencie mojego życia, kiedy zobaczyłem już, że w posiadaniu się nie zrealizuję, bo choć miałem dużo pieniędzy, to byłem pusty i samotny, pusty wewnętrznie. I w tym właśnie momencie, tak jak wy teraz, usłyszałem proste słowa Ewangelii. Usłyszałem, że Jezus Chrystus umarł za mnie. Wiecie, ja byłem intelektualistą. Ja właśnie pojąłem wszelkie techniki funkcjonowania tutaj gospodarki, ekonomii, polityki. Wcześniej się tym pasjonowałem i nagle słyszę, że Jezus Chrystus umarł za mnie. Nie dawało mi to spokoju. Nie dawało mi to spokoju. Nie miałem też zgody wewnętrznej na hipokryzję religii, hipokryzję księży, których widziałem. Wydawało mi się, że Boga szukali tylko ludzie słabi, którzy nie potrafili być tak silni, jak ja byłem. Chociaż wewnętrznie wiedziałem, że wcale nie jestem silny, że bardzo się boję, że bardzo się boję. I wtedy zacząłem wołać. Mówię: Boże, jeśli Ty jesteś inny niż cały ten chory religijny system, który mnie przez lata otacza, to ja chcę Cię poznać. Chcę Cię poznać osobiście. Chcę Cię poznać osobiście. Wiecie, i bardzo szybko powstało we mnie przekonanie, że potrzebuję Jezusa w moim życiu, że bez Niego jestem nikim. Wiedziałem, że Go potrzebuję. Nie pojmowałem tego intelektualnie. Teraz mówię ja. Za mnie umarł i za wielu umarł. A czy za Ciebie? To zależy od tego, jaką decyzję podejmiesz. Kpisz z tego i odwracasz się tyłkiem, ale to jest jedyna prawda. I właśnie w tym momencie, kiedy wiedziałem, że potrzebuję Jezusa w moim życiu, zawołałem do Niego: Jezu, przyjdź i mnie uratuj! Przyjdź i mnie uratuj! Przepraszam Cię, że tyle lat żyłem bez Ciebie! Przepraszam Cię! Wierzę, że jesteś Bogiem! Wierzę, że przyszedłeś na ziemię w ciele człowieka! Wierzę, że umarłeś za mnie! Wierzę, że zmartwychwstałeś! Przyjdź i mnie uratuj! Potrzebuję Cię! Potrzebuję Ci, Jezus!
Wiecie, ja kompletnie nie rozumiałem, co to oznacza. Kompletnie nie wiedziałem, co będzie dalej. Byłem intelektualistą, ale właśnie wtedy, a to było 6 lat temu, spotkałem się osobiście z Jezusem. Właśnie wtedy potężny Bóg, stworzyciel nieba i ziemi, Pan Panów i Król Królów, przyszedł do mnie. Przyszedł do mnie i spotkałem się osobiście. I powtarzam ci to. Mówię to z perspektywy człowieka, który miał wszystko, co oferuje ten świat. Miałem pozycję, miałem pieniądze, miałem szacunek innych ludzi, ale wiedziałem, że nie o to chodzi. Wiedziałem, że potrzebuję Jezusa. Tak jak ty dzisiaj go potrzebujesz. Przyjaciele, nowe narodzenie nie jest dla wybranych. Nowe narodzenie nie jest na szóstkę. Nowe narodzenie jest dla każdego człowieka. Kiedy Jezus Chrystus chodził w ciele po ziemi, przyszedł kiedyś do Niego w nocy taki bardzo poważany religijny człowiek, faryzeusz o imieniu Nikodem. Przyszedł do Niego w nocy, bo w ciągu dnia się wstydził i powiedział: o co chodzi, nauczycielu? Widzę, że robisz wielkie rzeczy, o co chodzi? I Jezus powiedział mu: Nikodemie, dopóki nie narodzisz się na nowo, nigdy, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. Ten człowiek miał blisko 70 lat. On mówi: ale jak to? Jak ja mogę wejść powtórnie do łona matki? Jezus mówi: nie rozumiesz mnie. Posłuchaj. Posłuchaj. Dopóki nie narodzisz się na nowo z mojego ducha, nie wejdziesz do mojego królestwa. Przyjaciele, każdy człowiek potrzebuje spotkać się z Bogiem. Każdy człowiek potrzebuje się z Nim spotkać. Każdy człowiek potrzebuje narodzić się na nowo. Nie możesz być na tyle dobry. Ja kiedyś myślałem, że jeśli On w ogóle jest, to On doceni moje starania. W 90% przypadków miałem dobre uczynki. Te 10% myślałem, że zaliczy mi na dodatni bilans, powie: idziesz do nieba. To są brednie, to są bzdury, prosto z piekła rodem. Usprawiedliwienie jest przez krew Jezusa. Usprawiedliwienie jest z wiary w to, co dokonało się na krzyżu Golgoty. Nie możesz być na tyle dobry, nie możesz być na tyle uczciwy, nie możesz sobie tego wychodzić do żadnego kościółka. Nie możesz, nie możesz, bo w oczach Boga twoja sprawiedliwość jest jak brudna szmata i nie ma żadnej wartości. Jezus jest jedynymi drzwiami, jedyną drogą do Ojca. On powiedział: kładę przed tobą życie albo śmierć. Ty wybierasz. Wybierz życie, abyś żył. Wybierz życie, abyś żył. 2000 lat temu Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty pokonał diabła. On go pokonał, rozbroił na ziemskie władze zwierzchności i panowania. On wziął na siebie karę, która jest należna tobie i była też należna mi, bo każdy z nas zgrzeszył. Każdy z nas, każdy człowiek, bo Słowo Boże mówi: nie ma ani jednego sprawiedliwego, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Ale On z miłości do ciebie poszedł na krzyż, wziął karę należną tobie. Tak, przyjaciele, Słowo Boże jest wieczne i ono mówi: karą za grzech jest śmierć, karą za grzech jest śmierć. I On właśnie, aby cię uratować, poszedł na krzyż, oddał swoje życie zamiast ciebie. Jego wolą jest, aby każdy człowiek doszedł do poznania prawdy, aby każdy człowiek wybrał go tutaj. Ale to ty decydujesz. To ty decydujesz. On ci zostawił wolną wolę. Zostawił ci wolną wolę. Podejmujesz decyzję, kiedy słyszysz te słowa. Albo idziesz za tym życiem, które one niosą. Albo odwracasz się do tego plecami lub tyłkiem i śmiejesz się dalej, mówisz: co ten wariat opowiadał? Ale coś ci powiem. Już nigdy nie będziesz mógł stanąć przed Jezusem i powiedzieć, że ty nie wiedziałeś. Bo On ci powie, co zrobiłeś ze słowami tego gościa, który głosił przed tobą. Co zrobiłeś z tymi słowami życia, które niósł dla ciebie. Co zrobiłeś z moim odkupieńczym dziełem? Dzisiaj, kiedy głos Jego słyszysz, dzisiaj podejmuj decyzję, bo dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Dzisiaj jest dzień zbawienia. 6 lat temu postanowiłem wyrwać się z tego systemu. Zaufałem Jezusowi.
Uwierzyłem, że mnie uratował. Od 6 lat doświadczam Jego obecności i doświadczam Jego zwycięstwa, bo ono jest moim dziedzictwem. Jeśli dzisiaj oddasz Mu swoje życie, jeśli narodzisz się na nowo, już dzisiaj zostaniesz obywatelem nieba. I to jest pierwszy aspekt. Już dzisiaj będziesz obywatelem nieba. Kiedy skończy się to, co nazywa się dzisiaj, kiedy skończy się ta ziemia, Ty na pewno będziesz w niebie, jeśli oddasz Mu swoje życie. Ale po drugie, podczas Twojej pielgrzymki tutaj możesz doświadczać nieba na ziemi. Kochani, czy wiecie, że możecie nie chorować? Czy wiecie, że możecie nie chorować? 2000 lat temu Jezus Chrystus z miłości do Was wziął na siebie każdą chorobę. W Jego ranach i w Jego sińcach jest Wasze uzdrowienie. Kto z Was chce sprawdzić dzisiaj Bożą moc w praktyce? Może chorujesz? Może chorujesz? Jeśli chcesz, dzisiaj możesz być zdrowy. Podejdź do nas. Położymy na Tobie nasze święte ręce. Nakażemy chorobie odejść i odejdziesz zdrowy. Ale kochani, słowa Jezusa, które 2000 lat temu kierował On do ludzi, kiedy chodził po ziemi, są wciąż aktualne. Czego chcecie? Czego chcesz? Ja Cię pytam dzisiaj. Czego chcesz w swoim życiu? Czy chcesz zwyciężać? Czy dobrze Ci tak, jak jest? On powiedział: zrzuć! Zrzuć swoje ciężary na mnie! Moje jarzmo jest lekkie, ale Ty decydujesz właśnie teraz, kiedy słyszysz te słowa. Te słowa dla części z Was będą słowami ku życiu. Będą słowami ku życiu, ale dla części z Was, dla tych, którzy postanowicie się odwrócić i uznacie to za śmieci, nic nie warte, będą słowami ku śmierci. Opamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Jezus żyje. Kto z Was chce dzisiaj narodzić się na nowo? Kto z Was chce dzisiaj doświadczyć Boga? Kto z Was chce się z Nim spotkać? Wystarczy, że powiesz: Jezu, przepraszam Cię, że żyłam bez Ciebie. Wierzę, że jesteś Bogiem. Wierzę, że umarłeś za moje grzechy. Wierzę, że zmartwychwstałeś. Wierzę, że panujesz, że jesteś w niebie. Ja zapraszam Cię teraz, abyś panował w moim życiu jako mój Pan i Zbawiciel. Zapraszam Cię. Jeśli podejmiesz taką decyzję, jeśli uwierzysz Ewangelii, dzisiaj zostaniesz obywatelem nieba. Czego chcesz? Czego chcesz? Mądrze wybierajcie. Do Was należy decyzja. Bóg wszystko zrobił dla Was już. Jezus Chrystus jest ostatnią odpowiedzią Boga dla człowieka. Ostatnią odpowiedzią. Ostatnią odpowiedzią dla Ciebie. Ostatnim i jedynym ratunkiem. Ostatnim i jedynym ratunkiem. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Amen. Amen.